Projekt modernizacji Lubińskiej Komendy powstał już w 2001 roku. Od tego czasu budynek był wielokrotnie remontowany. W tym projekcie jest uwzględniona również rozbudowa o budynek administracyjny, w którym będzie stanowisko kierowania i sala narad kryzysowych. I ta sala jest nam, znaczy ten budynek w ogóle jest nam niezbędny do właściwego funkcjonowania. Komendzie w Lubinie to się po prostu należało. To jest poważny organ administracji rządowej, który wykonuje bardzo dużo spraw administracyjnych, czynności kontrolno-rozpoznawczych, sprawy operacyjne. Te warunki są potrzebne, żeby po prostu godnie te swoje obowiązki wykonywać. Rozbudowa Lubińskiej Komendy będzie kosztować ponad 2 miliony złotych. Środki przeznaczone na dany rok będą zależne od postępowań przetargowych w poszczególnych województwach. Dzięki środkom samorządowym uda się rozpocząć inwestycje i kolejne lata już będą z zaangażowaniem środków państwowych, rządowych. Rozbudowa Lubińskiej Komendy została uwzględniona w rządowym projekcie modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020.